Witam, z tej strony Rafhard. Kolejny odcinek z budowy 7TP. Jak macie już zrobiony etap 24, czyli powycinane wszystkie elementy i poszlifowane, co zajmuje troszeczkę czasu, to będzie dzisiaj taka kompilacja, czyli 24-25 etap. Ja już tutaj mam wszystko obrobione. Zaczniemy od elementów P10, które tutaj będą przypasowane. Wygląda jak jakieś tutaj zabezpieczenie ośki. Tak mi się wydaje, bynajmniej tak to tutaj wygląda. Więc mamy ten element, który to jest element P14 i P13. Mocowanie musi być do góry. Zaraz spróbuję Wam to pokazać. Tutaj macie, widzicie, takie mocowanie. Znaczy mocowanie, tu macie takie wycięcie i plus do tego jest mocowanie. O, to powinno być tak. Teraz możemy użyć kleju tego bardzo lejącego, żeby to tutaj przykleić. To inaczej się tego, znaczy też można spróbować tym, ale wolę to zrobić tym bardzo rzadkim klejem, z tego względu, że nałożymy jeden element na drugi. O, dobra, to powinno wyjść dobrze. Słuchajcie, no jest troszeczkę pracy, mi to praktycznie 2 dni zajęło. Znaczy, okej, okay, to niepełne 2 dni, tylko jakieś może no godzinę wczoraj i godzinę dzisiaj. Powinno być okej. Tak. Ale już mówię Wam o błędach, które tutaj wystąpiły. Jako że częściowo tutaj źle to powycinałem, czyli urwałem. Tutaj widzicie, powinno być takie podwójne zabezpieczenie. Tutaj jak gdyby te pióra resorów są mocowane jak gdyby na 2 klamry. I tutaj są jakieś podwójne. Tutaj zdarzyło mi się, że po prostu uciąłem to co na niektórych. Także tutaj takie błędy mogą się zdarzyć, jeżeli tutaj się omsknie czasami obcinaczki albo nie zwracamy zbyt uważnie uwagi, jak to powinno wyglądać na instrukcji, to takie rzeczy mogą się nam zdarzyć, ale mam nadzieję, że więcej takich różnych przypadków nie będzie. Tak jak powiedziałem, ten element, który tutaj mamy, nie sposób go inaczej po prostu przykleić, bo on pasuje tylko w jednym ustawieniu. Tak, i zobaczymy, czy tutaj damy radę. Ostrość poprosimy. Nie ma ostrości. O, teraz jest ostrość. Okej. Dobrze. I się przykleiło. Więc tutaj to razy 4 musimy zrobić. Są 4 elementy, więc 4 musimy wyciąć. Z tym nie powinno być problemów. Czasami, jeżeli damy za mało kleju, może być problem, ale już tutaj to naprawiam. Ale też nie za dużo. Ok, dobra, poszło. Tak, i teraz sobie to odkładam, niech sobie schnie. Jedziemy dalej. Więc tutaj mamy razy 4 to do zrobienia. Generalnie przymierzamy zawsze, jeżeli coś nie będzie pasowało, to czasami trzeba użyć tutaj pilnika jeszcze, ale tutaj widzicie, wszystko dobrze pasuje. Nie ma z tym problemu. Także jest troszeczkę, znaczy, no wiadomo, że jeśli chodzi o podwozia, no to w każdym czołgu mamy dosyć dużo tego do zrobienia i teraz kwestia tylko tego, jak dokładnie to chcemy zrobić. Tak. Uwielbiam pracę z metra. A dobra, jest.
Dobrze. Siedem TP. Polski czołg, który w 39 stawił czoła niemieckiej sile i oczywiście radzieckiej sile, no bo po 17 września walczyliśmy na dwa fronty, jakby na to nie patrzeć, więc niestety niestety i z T-26 i z pancer jedynkami, z pancer dwójkami, trójkami w mniejszym stopniu, ale to jedynki i dwójki tutaj było walczone. A ja już tu kiedyś mówiłem, taką ciekawostką jest, że 1 września dość dużo czołgów 7TP, bodajże chyba jeden tutaj, jeśli chodzi o tą jednostkę, właśnie stał na stacji w Inowrocławiu, skąd nagrywam jak gdyby ten film. O kurczę, tutaj coś nie, dobra, myślałem. Dobrze, teraz tak, P1, P2, czyli to jest tutaj to czarne, co mieliście wyciąć razem. I to też możemy tutaj, o, jak mamy P1, P2, widzicie? Ściskamy razem. Cyk. Ok. I musimy tutaj to powtórzyć, tą operację 16 razy. Znaczy, to już może nie będę nagrywał wszystkich 16. Wiecie, co macie zrobić. Później będziemy to malować. Następną rzeczą jest koła napędowe. Koła napędowe, czyli mamy tutaj dwa razy, czyli P6 i P7. Tu też podejrzewam, że tylko w jednym kierunku wejdzie. O tak, tutaj są, widzicie, takie wycięcia. U góry jest teraz to nacięcie i tutaj też jest u góry nacięcie, czyli musimy to połączyć w ten sposób. OK. Albo nie OK. Się nie zazębia. Spróbujmy inne. No to ciekawe, powiem wam. Ciekawe, bo się okazuje, że te elementy tutaj, które są no to tak na chłopski rozum to powinno być tak prosto, a nie jest. O, to jest tak. To coś jest nie halo. Dobra, muszę nad tym popracować. Serio. Bo to tak powinno być na moje. Teraz zobaczę, czy tu jest jakieś jeszcze wzmianki, ale chyba nie. To musi być proste, to musi się łączyć. Czyli tutaj jakiś mały błędzik jeszcze jest w łączeniu tego. Teraz co możemy zrobić? Co powinniśmy zrobić? Możemy po prostu przy pomocy obcinaczek wyciąć ten element. Nie wiem, czy dam radę. Spróbuję bynajmniej wyciąć, albo po prostu zeszlifować. Tak, żeby możliwy był po prostu obrót dookoła. Teraz jeszcze sprawdzę, czy to faktycznie, czy może, czy to jest może OK. Dobra, bo to jest nie to. Czy to jest OK, to czy generalnie to powinno razem ustalać nie tyle tutaj te łączniki, jak gdyby. Tylko to powinno ustalać zęby. Czyli musimy po prostu sprawdzić, czy te zęby. Tu jest góra i tu jest góra. Musimy sprawdzić, czy te zęby do siebie pasują. Nie, jest tutaj to przestawione. Widzicie? One powinny być. Jak gdyby razem, a nie są razem. Czyli to musi być. O, to by musiało być mniej więcej.
Tak, czyli co? Czyli musimy wziąć opiłować. No nie wiedziałem, że coś takiego wystąpi, więc kolejna trudność, jak ją pokonać. Zestaw na wszelką ewentualność. Mamy tutaj śrubokręty, które zostały, co niektóre zostały naostrzone. I w tym momencie tak, to jest ok, musimy pozbyć się tutaj tego bolca. Nie wiem, czy to widać. A ostrość poprosimy. Pozbywamy się tego elementu. Pozbyliśmy się, bierzemy razem i teraz to już będzie nam pasować w obojętnie jakiej pozycji, ale musimy sobie ustalić to tak, żeby to tutaj się stykały te wystające elementy. I w takiej pozycji musimy to przykleić z tego. Tutaj wynika. O, tak to powinno wyglądać. Kurczę, co? O, coś w tym stylu. Proszę o ostrość. Tak to powinno wyglądać. Tak to musimy skleić. Żeby to było jak gdyby razem. Dobra, słuchajcie, ja się tutaj jeszcze na tym pomęczę. W następnym filmie powiem Wam, do czego doszedłem, bo już mam tutaj 12 minut. Jeszcze tutaj zaprezentuję może ten element. Też jest, myślę, że tutaj będzie już ok, bo tutaj tak naprawdę nie ma znaczenia, jak to będzie. Czy też są tutaj wycięcia? O. Tak. Teraz tak, żeby to skleić, akurat w tym przypadku użyjemy zwykłego kleju. I przyciskamy z sobą. Akurat nie ma problemu, bo... Dwie sztuki. I tutaj jeszcze mamy to. To są te górne podtrzymujące. Tu też możemy albo... Nie wiem, czy zauważyliście. W miarę szybko mi to poszło. Jest sklejony i tak postępujemy z resztą, czyli mamy to nad tym jeszcze popracuję. Gdybym doszedł do jakichś innych dziwnych wniosków, to dam Wam znać, odezwę się w następnym odcinku, ale myślę, że to będzie po prostu trzeba tutaj albo jeszcze opiłować troszeczkę te wystające elementy, żeby to razem miało ręce i nogi, wszystko. Tak, i to też tutaj. A raczej tam ten element. Tak, trzeba to po prostu tutaj troszeczkę zeszlifować i zaraz to jeszcze tutaj się przypatrzę. Po prostu tu jest jakiś błąd, który uniemożliwia. Kurczę.
kurde, może ja tutaj zły element daję, dlatego to tak wychodzi. Spróbujmy z tym drugim elementem. No tutaj jest ewidentnie coś przesunięte. P7, P6 dwa razy. Czyli tutaj nie ma różnicy jak gdyby w tym nazewnictwie. Gdyby tu były jakieś inne cyferki, to można by się pokusić o to, że to musi być po prostu równo. I jak jest równo, jest ok, ale wtedy nie są równo tutaj te bolce, które wystają. Być może to tak ma być. Być może to nie ma być równo. Nie wiem. Muszę sprawdzić plany. Mam troszeczkę literatury. Dobra, słuchajcie, ja dalej atakuję. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w następnym odcinku i zobaczymy, co z tego jeszcze wyszło. Jeszcze sprawdzę plany, czy to tak faktycznie wygląda, czy ma inaczej wyglądać. Do zobaczenia w następnym odcinku.